projekt uchwały budżetowej. Budżet dla Bolesławca na 2022 rok radni miejscy uchwalili pod koniec ubiegłego roku. Został on przyjęty bez głosów sprzeciwu przy kilku głosach wstrzymujących się. Co do kwot, to jest to jeden z rekordowych budżetów miasta, ale niestety dotyczy on czasów, które z wielu względów nie są korzystne dla żadnych budżetów, czy to instytucjonalnych, czy domowych. Budżet, który jest absolutnie wyjątkowy, niezwykle trudny w związku z okolicznościami, z którymi mamy do czynienia. No, najważniejsza rzecz to jest pandemia koronawirusa, która odbija się na każdej sferze życia społecznego. W tym przypadku mamy do czynienia zarówno z niestabilnymi kosztami funkcjonowania, niestabilnością warunków, ale też zmniejszenie dochodów, bo przecież jeżeli kino czy termy nie pracują, to dochodów nie generują, a jednocześnie ludzie tam pracujący muszą otrzymywać wynagrodzenie. Na wszystkie budżety ma też wpływ inflacja oraz znaczące podwyżki cen energii i gazu. A na koniec też na budżet wpływ będzie miał nieunikniony spadek dochodów gmin z racji udziału w podatkach. Jeśli chodzi o wydatki naszego miasta na przyszły rok, to one łącznie stanowią ponad ćwierć miliarda złotych. To jest ponad 250 milionów złotych. No i tutaj mamy taki podział klasyczny na wydatki majątkowe i wydatki bieżące. Te wydatki bieżące sięgają 190 milionów złotych. To są wszystko wydatki związane z taką bieżącą działalnością wszystkich instytucji gminnych. Największe wydatki gminy stanowi oświata. W budżecie jest na to ponad 60 milionów złotych. Większość dotyczy bieżących wydatków, ale około 8% tej kwoty to wydatki inwestycyjne. Wyjątkowo w tym roku drugą pozycją w wydatkach jest kultura, a to w związku z dużą inwestycją przebudowy Pałacu Piklera pod potrzeby Muzeum Ceramiki. Na podobnym poziomie wydatków jest też pomoc społeczna. Te trzy składniki, czyli oświata, kultura, pomoc społeczna i jeszcze dodamy gospodarkę komunalną, to łącznie to jest 180 milionów złotych. Już. Tylko te cztery elementy. Pozostałe to jest kwestia administracji, kultury fizycznej, gospodarki mieszkaniowej, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego i obsługi długu. Każdy budżet samorządowy zmienia się w ciągu roku, a szczególnie gdy dotyczy tak niepewnych czasów. Już na kolejnej sesji Rady Miasta dokonano w nim zmian, które dotyczą wydatków związanych ze szkołami podstawowymi i Bolesławieckim Muzeum Ceramiki.